Rafał Wujaczyk to postać mityczna, legendarna już za życia. Bardzo wcześnie debiutował, miał 20 lat. Jego debiut został od razu bardzo dobrze przyjęty, okrzyknięto go wielką nadzieją młodej polskiej poezji. I z takim samym uznaniem przyjmowano jego kolejne utwory i tomiki poezji. Urodził się w Mikołowie, był chłopcem z dobrego, inteligenckiego domu. Oboje jego rodzice byli wykształceni, co w tamtych czasach nie było wcale takie częste i oczywiste. Jego ojciec był nauczycielem gimnazjalnym, a jego matka pracowała w wydawnictwie. Rodzice bardzo go kochali, szczególnie z matką miał bardzo dobrą więź, bardzo dużo w niej było czułości i zrozumienia. Mówił, że matka jest jego najlepszym przyjacielem. Był wybitnym uczniem. Uczył się doskonale, miał same piątki przez całą podstawówkę. Jego nauczycielka wspominała, że był niezwykły, że widać już było jego niezwykły talent od tych wczesnych lat. Był ponadprzeciętnie zdolny, samotny, zamyślony, miał fenomenalną pamięć i bardzo dużo czytał. Oceny pogorszyły mu się nieco w liceum, szczególnie ze sprawowania. Wchodził coraz bardziej w konflikty z nauczycielami. W tym samym czasie też jego rodzice się rozwiedli. Ojciec przeprowadził się do Kędzierzyna i Wojaczek zaczynał popadać w depresję. Pojawiły się u niego problemy. Ktoś o nim powiedział, że rósł w nim duch, ale ten duch rósł jak nowotwór, że to był duch złośliwy. I wraz z rozwijaniem się jego talentu pogłębiały się jego lęki, jego depresje i popędy autodestrukcyjne. Pierwszy raz próbował odebrać sobie życie, kiedy miał 15 lat. Później jeszcze wielokrotnie takie próby podejmował, a ostatnia okazała się skuteczna. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez chwilę tylko, przez jeden semestr. Później studia przerwał i wrócił do Kędzierzyna Koźle do ojca. A w 1964 roku przeprowadził się do Wrocławia, gdzie imiał się różnych dorywczych prac, m.in. w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania, ale później utrzymywał się właściwie wyłącznie ze stypendiów, z tantiem i nieustająco pomagali mu rodzice, zarówno finansowo, ale też materialnie. Matka mu gotowała, brała do samego końca. W 1965 roku debiutował w czasopiśmie Poezja. W 1969 roku ukazał się jego debiutancki tom Sezon, znakomicie przyjęty przez krytyków. I w tym czasie pobytu we Wrocławiu on coraz bardziej się w tej depresji pogrążał. Pogrążał się również w alkoholizmie. Prowokował, wszczynał bójki, awanturował się. Przez pewien czas leczył się w szpitalu psychiatrycznym w 1965 roku. Był obserwowany pod kątem schizofrenii, której ostatecznie nie rozpoznano, ale rozpoznano u niego cechy osobowości psychopatycznej. W szpitalu poznał swoją pierwszą przyszłą żonę, Hannę, która tam pracowała jako pielęgniarka. W filmie Majewskiego tę rolę gra Dominika Ostałowska. W 1966 roku wzięli ślub, w tym samym roku przyszła na świat ich córka Dagmara i w tym samym roku też rozwiedli się. O tej córce Dagmarze w ogóle mało się wspomina, ona w filmie Majewskiego nie istnieje, chociaż jak Wojaczek umierał, to miała już 5 lat. W 1970 roku ukazał się drugi zbiór jego poezji, Inna bajka, również doskonale przyjęty. A rok później Wojaczek już nie żył, popełnił samobójstwo, nie dożywszy 26 lat, zmarł po przedawkowaniu różnych leków. Leży na cmentarzu we Wrocławiu razem ze swoim młodszym bratem Andrzejem, który zmarł w 2000 roku, ale zdążył jeszcze w 1999 zagrać właśnie w filmie Majewskiego o Wojaczku i zagrał tam lekarza psychiatrę, który Wojaczka bada. Wojaczka zalicza się do grona tzw. poetów przeklętych. Ta legenda poety przeklętego sięga aż średniowiecza. Za takiego pierwszego poetę uznaje się Franciszka Villona, który również prowadził życie awanturnicze, zadawał się z prostytutkami, ścigali go za różne przestępstwa, był wielokrotnie skazywany, udało mu się uniknąć stryczka i mniej więcej w okolicach 30 roku życia ślad po nim zaginął. Tym samym mianem też określa się XIX-wiecznych poetów francuskich, takich jak Baudelaire, Rimbaud czy Verlaine. O tych dwóch ostatnich nakręciła film Agnieszka Holland pod tytułem Całkowite zaćmienie.
I to bycie poetą przeklętym nie oznacza przynależności do żadnego nurtu. To jest raczej sposób bycia, zespół cech, styl życia i postawa wobec rzeczywistości, która przede wszystkim odznacza się buntem. Buntem przeciwko społeczeństwu, ale też buntem przeciwko tradycji, przeciwko konwencjom literackim. To są zawsze samotnicy, outsiderzy, którzy tak jak Karusi z ballady romantycznej Mickiewicza źle w złych ludzi tłumie. Elementem tego stylu życia są używki, alkohol, papierosy, narkotyki, leki, a także romanse, wielkie miłości, ale też przelotne romanse. Ważną cechą jest choroba psychiczna albo jakaś wielka nadwrażliwość czy zaburzenie psychiczne, z których to wynika z kolei niekonwencjonalne zachowanie, łamiące też wszelkie konwenanse normalnego postępowania. Charakterystyczne są też dla tych poetów przeklętych konflikty z prawem, ze wszelką władzą, taka postawa anarchistyczna. Bardzo często samobójstwo, a wcześniej obsesja śmierci. W każdym razie śmierć u tych poetów przeklętych zazwyczaj następowała w młodym wieku. No i legenda, mit, który po nich zostaje. I proszę zauważyć, że te cechy tych poetów przeklętych czy wyklętych to właściwie pokrywają się z cechami bohaterów romantycznych. Może poza alkoholem i używkami to właściwie jest ten zestaw cech, który tych romantycznych bohaterów charakteryzował. Z polskich poetów wyklętych oprócz Wojaczka należy na pewno wymienić Andrzeja Bursę, najstarszego z nich. Urodził się w 1932 roku, zmarł w 1957 w wieku zaledwie 25 lat. On akurat zmarł na chorobę serca, ale też prowadził życie niespokojne i w ten schemat się wpisuje jak najbardziej. To na pewno Stanisław Grochowiak, który zapił się na śmierć w wieku 42 lat. Edward Stachura, który również dożył 42 lat i to samobójstwo próbował popełniać wiele razy. Najpierw rzucił się pod pociąg, później zażył też dużą dawkę leków, a na końcu się powiesił. I kolejny taki poeta to Ryszard Milczewski Bruno, który z kolei się utopił w wieku 39 lat. I tych dwóch ostatnich poetów, właśnie Edward Stachura i Milczewski Bruno, pojawiają się w filmie Wojaczka, w takim epizodzie. Wojaczek spotyka ich w knajpie i rozmawiają przy wódce. Do tego grona można by dodać jeszcze Marka Chłaskę, który co prawda nie był poetą, ale również prowadził podobny styl życia. Zmarł w wieku 35 lat, również z przedawkowania leków i alkoholu. No i wielu innych. Takie osobowości wśród artystów są niestety dosyć częste, szczególnie wśród muzyków. Jim Morrison, James Joplin, Jimi Hendrix, czy ostatnio Amy Winehouse. Również oni wszyscy zginęli śmiercią samobójczą przed 30. Za swój talent zapłacili najwyższą cenę. Niestety właśnie bardzo często z talentem idzie w parze nadwrażliwość, inność, niedostosowanie, jakieś zaburzenia i nieumiejętność życia. Bardzo często ci poeci przeklęci byli odrzucani przez społeczeństwo i bardzo często zaznaczano silnie taką opozycję między artystą a filistrem, takim mieszczuchem, który wiedzie pospolite życie i nie rozumie spraw wyższego rzędu, który nie ma żadnych egzystencjalnych niepokojów. I taki portret poety przeklętego dał Baudelaire w swoim wierszu Albatros, w którym porównuje poetę do albatrosa, który jest piękny w locie, natomiast kiedy zostaje sprowadzony na ziemię, to wydaje się pokraczny, potyka się o swoje za duże skrzydła. I w tym wierszu również bardzo silnie podkreślony jest konflikt między pospolitymi ludźmi a poetą. I ta inność, ten brak porozumienia z ludźmi można odnaleźć już właśnie też u romantyków, na przykład w tej wspomnianej już balladzie Romantyczność Mickiewicza, gdzie Karusia, szalona Karusia, mówi: źle mi w złych ludzi tłumie, płaczę, oni szydzą, mówię, nikt nie rozumie, widzę, oni nie widzą. I właśnie szaleństwo jest kolejną cechą, którą łączy Wojaczka z poetami romantycznymi.
ale także w ogóle z taką linią literatury groteskowej, gdzie to szaleństwo też było bardzo istotne. Ten motyw szaleństwa u Wojaczka pojawiał się nie tylko w twórczości, ale i w życiu. Bachtin napisał o tym motywie szaleństwa tak. Niezmiernie charakterystyczny dla wszelkiej groteski jest motyw szaleństwa. Pozwala bowiem spojrzeć na świat innym wzrokiem, niezmąconym przez normalne, czyli ogólnie przyjęte wyobrażenia i oceny. Ale w grotesce ludowej szaleństwo jest wesołą parodią oficjalnego rozumu, jednostronnej powagi i oficjalnej prawdy. To szaleństwo świąteczne. W romantycznej grotesce szaleństwo przybiera mroczne i tragiczne zabarwienie indywidualnego wyobcowania. Właśnie te cechy poetów wyklętych zazębiają się z tym, co w romantyzmie jest groteskowe. Bunt, szaleństwo, alkoholizm to stany, które wiążą się z odrzuceniem oficjalności, normalności, takiego pospolitego postrzegania świata. I pijaństwo i szaleństwo jest stanem właśnie innego postrzegania rzeczywistości. I pijak i szaleniec inaczej widzą świat, odrzucają normy w sposób najbardziej dosadny. I jest w tych stanach jakaś wolność. Tutaj odsyłam Państwa do wiersza Tuwima, Sokratys tańczący. Twórczość Wojaczka włącza się w tak zwany nurt turpizmu. Ten termin turpizm został ukuty przez Juliana Przybosia, jakby w proteście, jakby z wyrazem niechęci wobec tego rodzaju literatury i poezji. Turpizm pochodzi od łacińskiego słowa turpis, czyli brzydkim. I Przyboś napisał właśnie taki rodzaj pamfletu, czy parodii tych wierszów turpistycznych, przede wszystkim parodiował styl Grochowiaka, ale Różewicza tak samo. I na koniec tej ody do turpistów zwracał się do nich w te słowa. Wasz Pegas szczur sparszywiał. Zmykajcie, zarządza mniejszym deratyzację waszych wierszy. Czyli było to początkowo określenie pejoratywne. Przybosiowi nie podobała się ta stylistyka, ten brud, wulgaryzmy, które bardzo często występowały w tych wierszach, dosadność, cielesność wierszy Grochowiaka, Różewicza czy Wojaczka również. Więc termin się przyjął jako określenie nurtu i on się jakoś zakorzenił. Nawet sami turpiści tego określenia używali. Chociaż w niektórych definicjach, na przykład na Wikipedii, możecie Państwo znaleźć taką definicję, że turpizm to jest zabieg literacki polegający na wprowadzeniu do utworów elementów brzydoty w celu wywołania szoku estetycznego. No nie każdy wiersz, w którym są elementy brzydoty, jest turpistyczny. Takie elementy brzydoty, frenezji pojawiały się już w wierszach średniowiecznych, czy barokowych, czy w romantycznych również. Więc nie, turpizm jest konkretnym kierunkiem w polskiej poezji, nie zabiegiem. Tym zabiegiem w turpizmie jest właśnie bardziej groteska. To ona właśnie wprowadza ten element brzydoty, absurdu, czy komizmu. W tych utworach, w wierszach turpistycznych ta groteska była szczególnej odmiany, bo są różne odmiany groteski. Jest taka groteska wesoła, ludowa, jarmarczna i rubaszna, ale jest też groteska romantyczna, straszna i komiczna jednocześnie, groźna i ponura, w której właśnie absurd, brzydota, szaleństwo, choroba są jednym z głównych elementów. Kaiser pisał, że groteskowość to jest świat, który stał się obcy, groźnym. W obronie turpistów wystąpił jeden z nich, czyli Stanisław Grochowiak. I w ogóle wtedy po tym wierszu Przybosia, po tej odzie do turpistów, wywiązała się dyskusja na temat w ogóle brzydoty w literaturze. I Grochowiak pisał tak. Turpiści, o ile rozumiem nas, turpistów, nawet w najdalej posuniętym akcie buntu, czy przeciwko życiu, czy przeciw tradycji literackiej, wyrażają ostatecznie postawę afirmatywną. Żaden turpista nie przeraża tylko po to, żeby przerażać. Żaden nie krzyczy, aby go usłyszano, aby usłyszano, jaki ma silny głos. I znowu, nie rekwizyty decydują, ale postawy. I ten wyraz afirmacji życia Grochowiak dał chyba najpełniej w wierszu Płonąca żyrafa.
A z kolei Wojaczek też napisał taki wiersz, Nie ma już nic. Ten kult brzydoty to upodobanie do brzydoty, do groteski wiązało się właśnie z postawą buntowniczą i kontestacyjną. Trupiści odrzucali nie tylko normy społeczne, ale odrzucali też normy językowe, tradycje gatunkowe i formy. Używali wulgaryzmów, które właśnie tak bardzo drażniły Przybosia. A o wulgaryzmach bardzo ciekawie napisał Bakhtin w ten sposób. Dobitnie wytłumaczył ich cele i funkcje. Wszystkie te zjawiska, jak obelgi, przekleństwa, zaklęcia, nieprzyzwoitości, stanowią nieoficjalne elementy języka. Są one i były odczuwane jako świadome naruszenie przyjętych norm kontaktów językowych, jako zamierzona odmowa przestrzegania konwencji językowej, etykiety, grzeczności, czci słownej, szacunku, poważania itd. Dlatego wszystkie takie elementy, jeśli występują w wystarczającej ilości oraz w postaci celowej, wywierają potężny wpływ na cały kontekst, na całą wypowiedź. Przenoszą ją w inny plan, stawiają po przeciwnej stronie każdej językowej koncepcji. W tych wierszach jednak nie było samej brzydoty, one były ambiwalentne. One właśnie mieszały brzydotę z pięknem, liryzm z brudem, z wulgarnością. Proszę zauważyć, że właśnie takie połączenie sprzecznych elementów jest charakterystyczne zarówno dla groteski, jak i dla ironii romantycznej. Ktoś powiedział o poezji Wojaczka, że to było błazeństwo i ból, żart i rozpacz. Łączył liryzm z cieleśnością, wulgarnością, szczególnie w wierszach o miłości, takich jak na przykład wiersz Bądź mi, gdzie pisze. Na przykład w jednym wersie pisze tak: bądź mi stanikiem, majtkami pod wiązką, bądź kołyską dla ciała, niańką co kołysze, jedz mi brud, zapas nokci, pij miesięczną krew. I tak dalej. Łączył też cierpienie z groteską, na przykład w wierszu W podwójnej osobie, w którym opisuje takie schizofreniczne rozdarcie, takie pęknięcie na dwie osobowości, dezintegrację człowieka. I to swoje cierpienie znowu sprowadza do dołu materialno-cielesnego w sferę fizjologiczną, czyli degraduje. Wyciągam bełta zza łóżka, wypija mi. Śpiewam w duecie z nim. Żygam, on wcześniej ode mnie wrydza. I tak dalej, i tak dalej. Mit Wojaczka, jak mówiłam, zrodził się już za jego życia i trwa do dziś. W 1997 roku w Mikołowie, w mieszkaniu Wojaczków po śmierci jego rodziców, otwarto Instytut Mikołowski, który nie tylko zbiera pamiątki po Wojaczku i upowszechnia jego twórczość, ale też pomaga debiutować młodym poetom. Odbywają się tam różne konkursy i promocja twórczości tych młodych poetów. I jednym z takich młodych poetów, zafascynowanym Wojaczkiem, był Krzysztof Siwczyk. On miał dosyć podobną drogę, na szczęście tylko na początku. Też debiutował bardzo młodo, chyba jeszcze był młodszy od Wojaczka, miał chyba 18 lat. I również jego tomik Dzikie Dzieci został od razu znakomicie przyjęty. I Siwczyk, kiedy dowiedział się, że Majewski przyjechał do Mikołowa i przyjechał do Instytutu Mikołowskiego i że rozgląda się po tym mieście i planuje nakręcić film o Wojaczku, to Siwczyk natychmiast tam się pojawił. Chciał przynajmniej popatrzeć, jak ten film będzie nagrywany, pokręcić się na planie i porozmawiać o swoim ulubionym poecie. Żeby nie stać bezczynnie, to zaoferował swoją pomoc w przenoszeniu, podwożeniu i różnych takich czynnościach fizycznych. I któregoś razu, jak on się po tym planie kręcił, to jedna ze starszych pań, które jeszcze pamiętały Wojaczka, spojrzała na niego i powiedziała: o, Rafuś. I usłyszał to Majewski i zaczął mu się przypatrywać. Podszedł do niego i porozmawiał z nim. Okazało się, że Siwczyk właśnie nie tylko fascynuje się Wojaczkiem i bardzo dobrze zna jego twórczość, ale też sam jest poetą. I to poetą pomimo młodego wieku uznanym. W końcu po dwóch tygodniach zaproponował mu
w końcu po 2 tygodniach zaproponował mu rolę główną w tym filmie. Siwczyk wspominał, że to był zarazem dla niego szok, jak i mieszanka niedowierzania i euforii. Majewski początkowo szukał aktora wśród studentów szkół filmowych, ale stwierdził, że lepiej będzie, jeżeli zagra go poeta, jeżeli poeta zagra poeta. Problemem był brak przygotowania aktorskiego, ale Majewski bardzo szybko go przygotował i przeszkolił i sądzę, że wypadł w tym filmie bardzo naturalnie. Julia Michałowska w kwartalniku filmowym napisała, że to poeci zrobili film o poecie, bo nie tylko Siwczyk w tej ekipie filmowej był poetą. Lech Majewski chciał również, żeby do prac nad scenariuszem włączyć jakiegoś młodego poetę. I przejrzał to mi kilkunastu poetów i najbardziej podobały się, najbardziej odpowiadały mu też formą wiersze Macieja Meleckiego. I jego właśnie zaprosił do pisania scenariusza. Okazało się, że Melecki nie tylko właśnie jest fascynatem wojaczka, pracuje w tym Instytucie Mikołowskim, ale też sam z Mikołowa pochodzi. A na dodatek jako młody chłopak chodził na lekcję angielskiego do matki wojaczka. No i last but not least, poetą jest również sam Lech Majewski, to jest w ogóle człowiek orkiestra, bo to jest nie tylko reżyser filmowy, teatralny, operowy, telewizyjny, także scenarzysta, operator, kompozytor, scenograf, producent, poeta właśnie, prozaik, malarz, rzeźbiarz, plakacista i fotografik. Urodził się w 1953 roku w Katowicach, czyli tutaj już mamy trzech artystów z Katowic, bo Siwczyk jest z Gliwic, Melecki z Mikołowa, tak jak wojaczek, a Majewski właśnie z Katowic. Studiował na ASP, później w łódzkiej filmówce. Był autorem kilku tomików poetyckich, Baśnie z Tysiąca Nocy i Jednego Miasta, Poszukiwanie Raju, Mieszkaniem, Muzeum Mojej Nędzy. Jego pierwszym filmem był Rycerz, nakręcony w 1980 roku, z którym to filmem, takim nietypowym jak na tamte czasy, bo opowiadał o średniowieczu, właśnie o rycerzu, pojechał do Anglii w 1981 roku i tam zastał go stan wojenny. W związku z tym już do Polski nie wrócił i zrealizował kilka filmów za granicą. Lot świerkowej gęsi, Więzień z Rio, Ewangelia według Harego. Wrócił do kręcenia filmów w Polsce w 1997 roku. Powstała dla polskiej telewizji opera autobiograficzna, jak to nazywał, Pokój Saren. Kolejny był właśnie Wojaczek. Później Angelus, o takiej śląskiej gminie okultystycznej. Szklane usta i chyba najbardziej ostatnio znany film Młyn i Krzyż, w którym on dokonał analizy i interpretacji i próby ożywienia też obrazu Petera Bruegla Droga na Kalwarię. I kolejną śląską postacią w tej ekipie filmowej jest Adam Sikora, operator również pochodzący z Mikołowa, który później z Majewskim jeszcze współpracował przy Angelusie, Młynie i Krzyżu, współpracował ze Skolimowskim przy Inland Empire i Czterech Nocach z Anną. Zdjęcia są czarno-białe, tak jakby to był dokument z tamtych czasów. Takie podobne, stylizowane na dokumenty z lat 60., ale też bardzo dużo jest tam kontrastów czerni i bieli, trochę jak w filmach ekspresjonistycznych. Film o wojaczku jest nietypowy, nie jest to typowy film biograficzny. To nie jest opowieść o życiu od początku do końca, że się urodził, że się wychował i potem umarł. To jest bardziej portret, można powiedzieć, portret w ruchu, próba odtworzenia pewnego szczególnego typu osobowości tego człowieka, nastroju, jaki wokół siebie roztaczał, czy pewnych jego zachowań niekonwencjonalnych. I też szczególnego rodzaju wisielczego humoru, którym on operował i który w jego wierszach też odnajdujemy. Bardzo niewielki jest związek między
poszczególnymi sekwencjami i scenami. To są luźno powiązane właściwie epizody. I w scenariuszu Majewski zanotował tak. Nie liczyć się z tradycyjną ciągłością fabularną, nie szukać ciągłości. Rytm spokojny, wytrzymany. Bardzo ciekawie też Julia Michałowska napisała, że ten film o wojaczku to jest jakby filmowy tomik poezji, że te poszczególne sceny to są jakby kolejne wiersze o nim, czy wersy jednego wiersza. Film naśladuje konwencję opowiadania estetyką wiersze wojaczka. Podobnie jak one łączy właśnie liryzm z wulgarnością, komizm z powagą i z tragizmem, czyli łączy te nieprzystające, sprzeczne elementy. Nastroje gwałtownie się zmieniają. Bywa tak, że scena zaczyna się śmiesznie, a kończy się na przykład poważnie, tak jak w scenie na cmentarzu, gdzie wojaczek przed tym cmentarzem spotyka żołnierzy, na ich widok zaczyna robić pompki w błocie, później maszeruje takim defiladowym krokiem przez ten cmentarz. Później naśladuje anioła, gesty anioła, który stoi na jakimś grobie, żeby spotkać, trochę jak Hamlet z Szekspira, grabarza, który kopie świeży grób. I ten grabarz obrzuca go paroma wulgaryzmami z pięknym śląskim akcentem, po czym wojaczek wskakuje do tego grobu i wydaje się, że to jest kolejny jego wygłup, kolejne jakieś prowokacyjne zachowanie. Natomiast kiedy mówi grabarzowi, że prosi grabarza, żeby go zakopał, bo on właściwie jest już trupem, zaczyna być poważnie. Zaczynamy rozumieć, że to już nie jest wygłup, ale tym razem on ma to naprawdę na myśli. A żeby jeszcze bardziej było kontrastowo, to w tle tego wyznania leci taka super tkliwa, sentymentalna piosenka, a na imię miała właśnie Beata. Bardzo często w tym filmie takie właśnie popularne piosenki, które wybierał sam Lech Majewski, takie piosenki z lat 60. Mieczysława Foga, Violetty Villas czy Karin Stanek, kontrastują, zgrzytają z tym, co widzimy na ekranie. Z brudem, z szarością, z beznadzieją, ale i z nastrojem samego poety. I podobne funkcje pełnią inne elementy, które są właśnie jakby z innej bajki, nieprzystające, które wybijają z tego poważnego nastroju. I to jest na przykład scena, w której bohater razem z kobietą, od której wynajmuje pokój, ogląda kobrę i wybrane są z tej kobry chyba najgłupszy dialog, jaki może być. Czy na przykład również takim elementem niepasującym, absurdalnym są hasła na plakatach typu partia sternikiem energii. Przemierzanie elementów, takie ironiczne zgrzyty występują na wielu płaszczyznach. Oto postać poety, który w polskiej tradycji był przedstawiany jako wieszcz, jako duchowy przywódca narodu. W każdym razie zawsze był przedstawiany z godnością, jakimś patosem. Tu jest pokazany, jak wymiotuje w brudnym, obskurnym szalecie. Czy w innej scenie właśnie poeta z jeszcze bardziej skacowanym swoim kolegą, również literatem, chłepczą prosto z podłogi wódkę, która im się rozlała. W filmie występują też groteskowe postaci, które również kontrastują z wojaczkiem i z całym jego zagmatwaniem i tajemnicą. I to są takie postacie jak barmanka z knajpy, która jest niesamowicie gruba, wymalowana i cała jakby komiczna. Czy podobnie właścicielka mieszkania, o której wspomniałam przed chwilą. Jest stara, gruba, w papilotach, z papierochem, jeszcze na dodatek zawiana od samego rana. I jeszcze stara się być na dodatek uwodzicielska w stosunku do wojaczka. I oni siedzą razem na tej kanapie i razem stanowią taką właśnie komiczną parę, opartą na kontrastach, tak jak Don Quixote i Sancho Panza. Jedna stara, gruba i niska, i wysoki, młody i szczupły. Takie przemieszanie nastrojów występuje prawie w każdej scenie. Jest na przykład taka scena, kiedy wojaczek przyjeżdża do swojej dziewczyny, która pracuje jako pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym, gdzie on się leczy, i się kochają. Kochają się na stole takim operacyjnym, ale ten
akt seksualny pokazany jest zupełnie niekonwencjonalnie. On jest sfotografowany w dalekim planie, czyli w planie ogólnym takim, gdzie postaci wypełniają cały kadr, ale jest sfotografowany jak, w taki sposób, że część tego kadru jest zasłonięta i zasłonięte są w zasadzie twarze bohaterów. To, co widać i co jest centralnym punktem tego kadru, to są gołe pośladki wojaczka, jego gołe nogi ze ściągniętymi majtkami do kolan i spodniami. I ta scena jest fotografowana nieruchomą kamerą, bez muzyki, bez kompletnie żadnej estetyzacji. Nie mamy tutaj zbliżeń twarzy w miłosnym uniesieniu, mamy tylko te gołe pośladki wojaczka na pierwszym planie. I ta dosyć, powiedziałabym, wulgarna scena erotyczna jest później skontrastowana z wierszem, który wojaczek tuż po tym pisze przy takim lekarskim biurku na recepcie. I ta poezja w ogóle wpleciona jest w ten film, w te groteskowe, czasem wulgarne obrazy. Wpleciona jest jakby mimochodem. Ona nie jest deklamowana z jakimś napięciem i patosem. Ona jest podana lekko, on właśnie albo sobie coś tam pisze, albo wręcz mówi tymi wierszami, rozmawia z innymi bohaterami, czy spowiada się na niby w konfesjonale swojej dziewczynie również tym wierszem. I kolejne sceny zdają się opowiadać o wojaczku sprzeczne rzeczy, że był ponury, ale bywał dowcipny, błazeński, że bywał obrzydliwy i bywał liryczny, bywał chamski i szarmancki, szczery i sztuczny, egzaltowany wręcz. Bywał czasem liryczny, a czasem żygał w brudnym kiblu. I bywał patetyczny w swoim cierpieniu, ale był też wandalem, pijakiem i wszczynał bójki. A czasem był jak duże, bezbronne dziecko, które potrzebowało opieki swojej matki. I sądzę, że Lechowi Majewskiemu udało się oddać cały ponury urok tej tajemniczej i dziwnej postaci tego dekadenckiego nastroju. Jan Jakub Kolski to reżyser teatralny, filmowy, scenarzysta, operator, pedagog i literat. Urodził się w 1956 roku we Wrocławiu. Skończył wydział operatorski, choć prawdę mówiąc chciał się dostać na reżyserię już od początku. Bardzo istotna w jego twórczości jest jego biografia. Bardzo często do niej nawiązuje, nie tylko do swojej biografii, ale też do biografii, do historii jego rodziny. Ponieważ znaczną część dzieciństwa, między 11 a 15 rokiem życia, spędził we wsi Popielawy, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, u swojego dziadka Jakuba Szewczyka. I te Popielawy staną się miejscem akcji bardzo wielu jego filmów, prawie wszystkich. Taką krainą magiczną, mityczną, baśniową, choć nie idealizowaną. Pochodzi z rodziny o tradycjach filmowych i o swojej rodzinie mówił w ten sposób. W mojej prywatnej historii rodzinnej cztery pokolenia zapisywały kartę pod nazwą film, prawie od początku, odkąd kino istnieje. Prababka na początku wieku miała jedno z pierwszych kin w Łodzi, Teatr Optique Parisien. Dziadek był producentem filmowym, przedstawicielem firm Fox, Metro-Goldwyn-Mayer i Paramount. Ojciec montażysta filmowy, siostra też montażystka i ja też filmowiec. Ale nie znalazłem dość odwagi czy nieskromności, żeby opowiadać te historie wprost. Ukryłem więc moich atentatów za postaciami filmowymi. Jako mały chłopiec, jako że pochodził z rodziny filmowej, kręcił się po planie Czterech Pancernych i Psa, który to film montował jego tata. I on nawet sam miał taką małą epizodyczną rulkę, mianowicie podkładał głos tam pod jakiegoś chłopca, miał do powiedzenia jedno zdanie. Ale zafascynowała go postać Pieczki, czyli Gustlika z Czterech Pancernych. I któregoś dnia Pieczka z nim rozmawiał i pytał go, a kim ty chcesz, chłopcze, być? Bo on miał tam 10 lat czy coś takiego. On powiedział, że chce być reżyserem, więc Pieczka spytał go, czy go zaangażuje do jakiegoś filmu. Powiedział, że oczywiście. I tak też się stało. Obietnicę dotrzymał i obsadził Pieczkę już w swoim fabularnym debiucie w Pogrzebie kartofla. Kolski zaczynał
swoją karierę filmowca od realizacji filmów dokumentalnych. Zrealizował taki film, na przykład Najpiękniejsze jaskinie świata. Sam bardzo dużo chodził po jaskiniach i był z zapalonym właśnie grotołazem. Zrobił też film Polskie Parki, Rezerwaty Przyrody i zrobił też kilka takich etiud fabularnych, między innymi Umieranko i Ładny Dzień. Jak dotąd nakręcił 17 filmów fabularnych. Debiutował w 1990 roku filmem Pogrzeb kartofla, który właśnie dotyczy historii jego rodziny. Tak jak obiecał, zatrudnił Franciszka Pieczkę, którego też w międzyczasie zdążył widzieć w filmie Żywot Mateusza Witolda Leszczyńskiego. I ten film wywarł na Kolskiego duży wpływ. Mówił, że to była naprawdę duża inspiracja. Pieczka gra tam Mateusza, który jest takim prostaczkiem bożym, takim trochę wiejskim głupkiem, ale tak naprawdę osobą niezwykle wrażliwą, o wrażliwości dziecka, które świetnie czuje przyrodę, potrafi się z nią porozumiewać, natomiast słabo mu idzie komunikacja z ludźmi i takie normalne, potoczne życie. I ten bohater go zainspirował. I w Pogrzebie kartofla głównym bohaterem jest również Mateusz Szewczyk, czyli imię ma tego Mateusza z Żywotu Mateusza, a nazwisko ma dziadka Kolskiego. To jest jakby ta sama postać, tylko z większymi doświadczeniami. Mianowicie po wojnie i po obozie koncentracyjnym. Jest 46 rok. Główny bohater wraca do swojej rodzinnej wsi, do Popielaw. I zastaje dom pusty, majątek rozkradziony. Nikt nie cieszy się na jego przyjście, wręcz przeciwnie, jego przyjście wywołuje jakąś konsternację, a czasem agresję, która ta agresja zaczyna eskalować. Mateusz oczywiście przychodzi po zwrot swoich rzeczy, ci ludzie mu ten jego dobytek oddają, natomiast zachowują się w stosunku do niego nieludzko. Plują mu pod nogi, oskarżają o to, że jest Żydem, podpalają mu stodołę, strzelają do niego nawet. Chcą też go wyłączyć z podziału ziem, które w tym 40 roku następowały. I w końcu zdesperowany Mateusz przychodzi do nich, do tych mieszkańców wsi i mówi im, że zgotowali mu właściwie Appelplatz pod jego własnym domem, czyli taki drugi obóz koncentracyjny i że są równie okrutni co hitlerowcy. Ale przynajmniej hitlerowcy mieli tę zaletę, że widać było ich twarz. Tutaj ci mieszkańcy wsi atakują go jakoś podstępnie i nie wprost. Właśnie zarzuca mu to okrucieństwo nie mniejsze od hitlerowców, a pod koniec filmu okazuje się jeszcze, że ci mieszkańcy wsi mają jeszcze większy grzech na sumieniu, mianowicie przyczynili się do śmierci jego syna, który był żołnierzem AK, walczył w lesie i został postrzelony, przyczołgał się do wsi, a ludzie ze wsi, bojąc się UB, bojąc się przesłuchań, po prostu dali mu się wykrwawić. I to jest historia wzięta z historii rodzinnej Kolskiego, właśnie jego dziadek, który wrócił do domu po wojnie, stracił swojego syna. I do tej historii Kolski wróci w swoim najnowszym filmie, W ułaskawieniu. Ciekawa i niezwykła jest forma tego filmu, tego pierwszego filmu Pogrzeb kartofla i chyba w ogóle najmocniejsza ze wszystkich. Bo pomimo tego, że dotyka on tak poważnych, trudnych, bolesnych spraw, strasznego czasu powojennego i historii śmierci syna, to używa nietypowej konwencji. Opowiada to w konwencji komicznej, groteskowej i to nie jest taka groteska romantyczna, czyli straszna i śmieszna, czy taka demoniczna. Nie, to jest groteska ludowa, rubaszna i ten śmiech, który tam się rozlega, to jest taki ludowy rechot. To są sceny typu wypięcie pośladków i puszczenie bąka. Takich scen tam jest sporo. I tego pierwiastka materialno-cielesnego, tego ludowego śmiechu jest sporo w filmach Kolskiego, choć w różnych proporcjach.
częściej więcej jest poezji, liryzmu, a tego komizmu jest trochę mniej, na przykład w Jańciu Wodniku. Tych elementów będzie sporo, ale nie tak dużo jak w pierwszym. Tadeusz Lubelski opisuje twórczość Kolskiego w rozdziale Kinowolność, pod rozdziale Mitobiografowie, razem z twórczością Andrzeja Kondratiuka, który tworzył swoje filmy w Gzowie ze swoją żoną i w zasadzie grali siebie, i z twórczością Marka Koterskiego, który również swoją biografię uczynił pożywką, materią swojej twórczości. I Lubelski pisze tak. Niektórzy autorzy snują przed widzami opowieści mające wyraźny związek z ich własną biografią. Postawa tych autorów prowadzi do przetwarzania życia w kino oraz do kreacji mitologii prywatnych. Stąd można ich nazwać mitobiografami. I sądzę, że najlepiej taką postawę właśnie tych mitobiografów opisał Bruno Schulz, który sam ten rodzaj twórczości uprawiał. Opowiedział, na czym ta postawa polega i jaki ma sens. Napisał tak. Do jakiego rodzaju należą sklepy cynamonowe? Jak je zaklasyfikować? Uważam sklepy za powieść autobiograficzną. Nie dlatego tylko, że jest pisana w pierwszej osobie i że można się w niej dopatrzyć pewnych zdarzeń i przeżyć z dzieciństwa autora. Są one autobiografią albo raczej genealogią duchową, genealogią kateksochen, czyli w rzeczy samej, gdyż ukazują rodowód duchowy aż do tej głębi, gdzie uchodzi on w mitologię, gdzie gubi się w mitologicznym majaczeniu. Zawsze czułem, że korzenie indywidualnego ducha dostatecznie daleko w głąb ścigane gubią się w mitycznym jakimś mateczniku. To jest dno ostateczne, poza które niepodobna już wyjść. Imponującą realizację artystyczną tej myśli znalazłem później w Jakubowych Historiach Tomasza Manna, gdzie przeprowadzana ona jest w skali monumentalnej. Mann pokazuje, jak na dnie wszystkich zdarzeń ludzkich, gdy je wyłuskać z plewy czasu i wielości, ukazują się pewne praschematy, pewne historie, na których te zdarzenia formułują się w wielkich powtórzeniach. I sądzę, że to samo zdanie, tą samą myśl można również odnieść do twórczości Kolskiego. Kolski stworzył taką mityczną swoją krainę, właśnie te popielawy zostały przez niego zmitologizowane. I do nich powraca właśnie, szczególnie w tych filmach z lat 90., w tych pierwszych 8, od Pogrzebu Kartofla aż do Historii kina w Popielawach, ale wraca też do Popielaw w Zabić Bobra i w Ułaskawieniu, właśnie ostatnim filmem. Bardzo ciekawie o tym Janciolandzie, tak nazwała świat Kolskiego Grażyna Stachówna, napisała właśnie ta badaczka. Wydaje mi się, że w określeniu Jancioland zawarty jest porówni element podziwu, akceptacji, zawiści, niechęci i lekceważenia. Oto w 7 filmach zrealizowanych przez Kolskiego w latach 90-95 udało się wykreować galerię niezwykłych bohaterów, stworzyć oryginalny świat, przydać mu specyficznego uroku oraz nasycić niezwykłą aurą i poezją. Jednych widzów to wzrusza i zachwyca, Jancioland jest dla nich miejscem osobnym i niezwykłym, trochę strasznym i tajemniczym, trochę zaś śmiesznym i infantylnym, ale zawsze poszukiwanym i drogim. Innych irytuje, dla nich Jancioland jest kiczowatą cepeliadą, filmowym skansenem, oazą manieryzmu i nieznośnej powtarzalności. Jancio Wodnik powstał w bardzo trudnych czasach dla polskiego kina, czyli w czasach tuż po transformacji, powstał w 1993 roku. Kiedy kinematografia polska, podobnie jak cały kraj, przechodziły gwałtowne przemiany. Taką główną przemianą, akurat na dobre, było zdecydowanie zniesienie, likwidacja cenzury. Natomiast ta likwidacja cenzury też spowodowała trochę zmianę języka filmowego. W PRL-u tą cenzurę twórcy starali się omijać, stosując język metaforyczny, symboliczny, albo tak zwany ezopowy, mówiąc jakimiś aluzjami, nawiązaniami, które widownia od razu wyłapywała, i w ten sposób tworzył się taki niezwykły kontakt reżyserów z widzami w tamtym czasie. Natomiast po 1989 roku funkcja kina drastycznie się zmieniła. Już kino przestało być ważnym głosem w dyskusji o kulturze i o Polsce.
bardziej wymagane od kina, żeby było po prostu rozrywką. Nastąpił zalew komercji, czego w PRL-u nie było. Rzeczywiście w PRL-u w Polsce był chyba najlepszy repertuar filmowy. Bardzo kultywowano tą kulturę wyższą. Natomiast tutaj jakby dla kontrastu po tym 89 nastąpił zalew filmów amerykańskich, filmów akcji sensacyjnych, filmów karate, Bruce Lee wtedy święcił triumfy i właściwie tylko takie filmy wyświetlano w polskich kinach, a publiczność się na nie rzuciła i ta publiczność była zupełnie inna niż dawniej. To była publiczność młoda, właśnie nastawiona na rozrywkę. Nastąpił też zalew kaset wideo, a w związku z tym też odpływ ludzi z kin, odpływ widzów w kin, co spowodowało, że bardzo wiele małych takich studyjnych filmów, które grały ambitniejszy repertuar, się po prostu zamknęło. I ta nowa publiczność, tak jak mówiłam, która szukała rozrywki, przestawała prowadzić ten dialog z twórcami. Wajda mówił, że on przestał tą widownię rozumieć i że nie potrafi nawiązać z nią kontaktu. No i kolejną rzeczą to była drastyczną zmianą, to było zniesienie mecenatu państwa nad kinematografią i w ogóle dyskusja o tym, czy kino powinno być raczej, powinno być sztuką traktowaną jako sztuka wyższa, jak literatura i dotowaną przez państwo, czy też powinno być raczej gałęzią przemysłu rozrywkowego. W każdym razie było to takie tąpnięcie. Twórcy musieli i znaleźć nowy język, żeby się porozumiewać z tą publicznością, ale też znaleźć pieniądze. I ten nacisk na komercję, na to, żeby te filmy się sprzedawały, był bardzo duży i bardzo źle działał na twórców, powodował u nich lekki paraliż. Filmy, które w tamtym okresie powstały i które zyskały popularność, to przede wszystkim Psy, Ucieczka z kina Wolność, Chce mi się wyć z Kalskiego, czy filmy Witolda Adamka, tak jak Poniedziałek i Wtorek, a nawet film Wrony. Większość tych filmów była porażająco ponura. Operowała estetyką brudu, opowiadała o biedzie, o przestępczości, o braku perspektyw, pokazywała Polskę szarą, zaniedbaną, zniszczoną i pokazywała właśnie ten brak perspektyw lub pogoń za pieniędzmi, fascynację kasą. Często te filmy były właśnie brutalne, wulgarne, a bohaterowie kleli jak szewcy. I Jan Ciowodnik na tle tych filmów był kompletnie inną propozycją i był taką rzeczywiście oazą jakiejś poezji, czegoś innego. Innego sposobu opowiadania o świecie i też nie opowiadania dosłownego, bo akcja Wodnika odbywa się w tych popielakach, ale to jest właściwie taka przestrzeń mityczna, to ta historia mogłaby się wydarzyć wszędzie i nigdzie, nie, trudno nawet określić w jakich czasach to się wszystko dzieje. I jest to opowieść o wrażliwym, niezwykłym człowieku, trochę jakby też kolejnym następcą tego Mateusza, z żywotu Mateusza. On też ma głęboki kontakt z przyrodą, rozmawia, trochę się wadzi z Bogiem, no i ma przede wszystkim cudowną moc. Odkrywa w sobie któregoś dnia moc uzdrawiania wszelkich chorób za pomocą wody, której on nadaje takie lecznicze, niesamowite właściwości, potrafi nią władać, potrafi sprowadzić deszcz, no ale przede wszystkim obmywa różne rany czy nogi ludziom i leczy ich z chorób. Postanawia porzucić swoją młodą, kochającą, ciężarną żonę Weronkę i ruszyć świat właśnie po to, żeby czynić dobro, po to, żeby tym talentem niezwykłym się z ludźmi podzielić i żeby nieść pomoc po prostu potrzebującym. Ale w międzyczasie trochę zapomina o tej swojej misji, ponieważ rzeczywiście jego dar jest cudowny, bardzo pomaga wielu osobom nieuleczalnie chorym. W związku z tym zyskuje niesamowitą sławę. Ludzie zaczynają
znosić mu pieniądze, dawać mu drogie prezenty, otaczać go niezwykłą czcią. I Jancio zatraca się w tym, zatraca się w tych pieniądzach, w tej sławie, gromadzi dobra, otacza się kobietami, ma mnóstwo kochanek i oczywiście zapomina o swojej Weronce, która ma za chwilę urodzić dziecko. Nie tyle, nie tylko o niej zapomina, nie wraca do niej, ale też publicznie ją upokarza. Mówiąc, że po co ma do niej wracać, skoro ma mnóstwo kochanek i to ładniejszych, a kilkanaście z nich jest w ciąży. No i w rezultacie Jancio przez tą swoją pychę i przez to swoje właśnie otumanienie tą kasą i tą sławą traci wszystko. Nie tylko traci oczywiście miłość Weronki, ale traci też i pieniądze, i sławę, i te swoje cudowne zdolności, i kontakt z Bogiem. I jest to w zasadzie taka przypowieść z morałem, który można streścić następująco, że pieniądze i sława psują człowieka, że powodują, że traci ona zymut, obiera niewłaściwy kierunek, zapomina o tym, co naprawdę w życiu jest istotne, trwałe i wartościowe, takie jak miłość, wierność, szczerość czy czystość duchowa. Czyli pieniądze szczęścia nie dają. No, morał jest o tyleż uniwersalny, co banalny, ale w tamtych czasach, w tym początku lat 90. był niezwykle aktualny. Dlatego, że Polacy dostali czegoś takiego jak gorączka złota w tamtym okresie, bo po latach komuny wreszcie można było robić pieniądze, robić interesy. Droga dla zdolnych ludzi była otwarta i rzeczywiście te fortuny pojawiały się jak grzyby po deszczu. Można było bardzo szybko zrobić bardzo duże pieniądze. I kontrastowało to z kolei z szalejącym bezrobociem, z biedą, jakby z czołganiem się dopiero tego państwa na nowo. W związku z tym można czytać historię Jancia Wodnika jako historię właśnie o takim noworyszu, o człowieku, który się dorobił. Dorobił się i stał się po prostu głupi. Te pieniądze mu zawróciły w głowie, zachłysnął się nimi i po prostu właśnie tak jak Jancio stracił azymut i stracił tak naprawdę poczucie, co tutaj jest ważne i co nie. I próbuje za te swoje grzechy odpokutować. Dużo mówiono już o konwencji tego filmu, że on jest nakręcony w konwencji ludowej ballady, że są takie nawet refreny, przyśpiewy, takie pieśni, które komentują to, co się wydarza, tak jakby trochę jakiś chór wiejski to komentował te wydarzenia. Ale sądzę, że nie tyle to jest nawiązanie do ludowości, co do pewnego obrazu ludowości, jaki przekazała tradycja romantyczna. I sam Jancio Wodnik, można go też czytać jako bohatera romantycznego. On jest niezwykły, jest odmienny, jest super wrażliwy, jest obdarzony jakąś niezwykłą mocą życiową, jakąś głębszą wiedzą o świecie, której nie zdobywa intelektualnie, tylko intuicyjnie, co też romantycy uważali za wyższą formę poznania. Jest w tej wiedzy też wyobcowany i samotny, bo nawet z Weronką nie do końca może porozmawiać, ona nie jest dla niego partnerem do rozmowy, chociaż go bardzo kocha. I też, podobnie jak bohater romantyczny, przechodzi przemianę. I to kilkukrotną. Ma grzech na sumieniu, tak jak bohater bajroniczny, i za ten grzech musi odbyć pokutę. Zresztą nie tylko Jancio, właściwie większość, jak nie wszyscy główni bohaterowie filmów Kolskiego, to są bohaterowie romantyczni. Kolski mówił o nich tak. Ja ich nazywam dzieci Boże. Dlaczego? To są nadwrażliwcy, rozmaite strachy na wróble. Odbierają oni codzienność znacznie intensywniej, każdym nerwem. Dotkliwiej też cierpią. Na nich kieruje się zwykle środowiskowa agresja. I tak właśnie, dokładnie tak portretowali swoich bohaterów romantycy. Pamiętamy Karusię z ballady romantyczne Mickiewicza, która też widzi więcej, jest oddzielona od reszty, jest samotna w swoim cierpieniu, źle jej w złych ludzi tłumie. Oni płaczą, ona płacze, a oni z niej szydzą. Inną romantyczną cechą tego filmu, ale też innych filmów Kolskiego,
jest fantastyka. Fantastyka, cudowność, świat duchów, snów. To pojawia się u Kolskiego bardzo często. Czy na przykład motyw diabła, który też jest motywem romantycznym. Oraz elementy frenezji, czyli taki nagromadzenia okropności, makabry, potworności. W Jańciu to będzie na przykład ta scena, kiedy Jańcio leczy dziewczynę, która ma zaropiałe i robaczywe oczy. I w tej scenie pokazane jest, jak te robaki z oczu wychodzą i jak je zjada wrona. Takie tłuste, białe robaki. Czy w innych filmach są sceny, nie wiem, zabijania koni, mówi się o różnych potwornych rzeczach. Sporo jest również cech groteskowych w tym filmie. Chociaż groteska też była bardzo częstym sposobem obrazowania w romantyzmie, więc można powiedzieć, że to zarówno są cechy romantyczne, jak i groteskowe. Przede wszystkim to przemieszanie tych sprzecznych elementów, prawda? To się pojawia w ogóle w większości romantycznych utworów, które są przesiąknięte tą ironią romantyczną, czyli takim dystansem do swojego dzieła, który polega na żonglowaniu konwencjami literackimi, na zmianach nastrojów i pomieszaniu z na przykład tragizmu z komizmem, czy piękna z brzydotą. W filmach Kolskiego bardzo dużo jest takich obrazów ciała otwartego, ciała, którego cielesność się podkreśla i fizjologię. Ciała, które nie wiem, rodzi, tak jak Weronka w filmie Jańcio Wodnik, czy w ogóle ta fizjologia i ta cielesność sprowadza to, co duchowe, wzniosłe i to zbyt patetyczne, do tego dołu materialno-cielesnego. I tak jest na przykład z postacią Stygmy, którego gra Bogusław Linda, który jest takim oszustem, który przebiera się za Chrystusa i robi sobie rany w tych miejscach, w których Chrystus miał. No i on na przykład jest sfotografowany w jednej scenie, kiedy sika gdzieś tam pod drzewem, w tym stroju Chrystusa. Do takich groteskowych, typowych motywów zaliczyć można koronację i detronizację. To był bardzo częsty motyw. Nawet taka sztuka polska się zachowała, z chłopa król. Ale ten wątek jest bardzo charakterystyczny i też przetrwał do naszych czasów i też przetrwał w filmie. Na przykład w filmach Waszyńskiego, jak Jaśnie pan szofer albo Jego ekscelencja subjekt. Nagłe koronacje i nagłe detronizacje, dokładnie tak jak z Jańciem. Czy logika odwrotności. Tutaj mamy scenę w Jańciu Wodniku, kiedy wstające wśród bydła kobieta rodzi, ale nie rodzi Chrystusa, tylko rodzi diabła. Czy jest na przykład taka też komiczna scena, kiedy za Jańciem, który jest wtedy u szczytu sławy, ciągnie się taki karnawałowy orszak paralityków i różnych chorych i ułomnych ludzi, którzy niosą na takiej lektyce samochód. Czy na przykład właśnie wspomniany motyw diabła, to też jest charakterystyczny i dla groteski, i dla romantyzmu, ale też dla literatury iberoamerykańskiej, do fascynacji, której Kolski się przyznawał. I sam ten motyw dziecka, które się rodzi z diabelskim ogonem, wziął ze 100 lat samotności. Również postać lekarza szarlatana też jest bardzo charakterystyczna dla groteski, czy takich lekarz cudotwórca, który ma lek na wszystko. I charakterystyczne są klątwy, zaklęcia, przekleństwa. Spójność i ciągłość tego świata Kolskiego gwarantowały nie tylko wspólne miejsce akcji, czyli te popielawy, ale też to, że on ciągle współpracował z tymi samymi aktorami, którzy grali podobne role. Wcielali się nie w te same, ale bardzo często w podobne role. I to był wspomniany już Franciszek Pieczka, który zagrał w 8 jego filmach, w Pogrzebie Kartofla, w Pograbku, w Jańciu Wodniku, w Cudownym Miejscu, Szabli dla Komendanta, Grający z Talerza,
Historia kina w Popielawach i Jasminu, a kilka lat temu wystąpił w takiej króciutkiej, epizodycznej roli jako już bardzo starszy pan w filmie Serce serduszko. Bardzo ważną aktorką Kolskiego jest Grażyna Błęcka-Kolska, jego pierwsza żona, z którą spędził 25 lat i miał córkę Zuzannę. Sławę jej przyniosła rola Katarzyny Solskiej w takich komediach jak Kogel Mogel i Galimatias, czyli Kogel Mogel Romana Załuskiego, a później właściwie grała już tylko w filmach męża, ale za to grała prawie we wszystkich filmach męża i to główne role. Kolejnym aktorem jest Krzysztof Majchrzak, bardzo dawniej popularny aktor, który dużo grał, ale także bliski przyjaciel Kolskiego. Majchrzak debiutował w latach 70., bodajże wystąpił pierwszy raz na ekranie u Wajdy w Ziemi Obiecanej. Tam zagrał Sochę, takiego chłopa, któremu Olbrychski pomaga, czyli Borowiecki. Później grał w filmach Szulkina, w Golemie, w Obi-Oba i w Gaga chwała bohaterom. Chyba najwybitniejszą kreację stworzył w Arii dla atlety Filipa Bajona, gdzie zagrał zapaśnika. I dużą popularność przyniosła mu też rola Kaziuka w Konopielce Leszczyńskiego, która jest adaptacją książki Redlińskiego. U Kolskiego zagrał cztery role główne w jego filmach: Cudowne miejsce, Historia kina w Popielawach, Pornografia i Las czwarta rano. Bardzo ważnym dla niego aktorem jest również Bogusław Linda, jeden chyba z trzech najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich aktorów, po Cybulskim i Olbrychskim, którzy reprezentowali kolejne dekady polskiej kinematografii. Zagrał w Przypadku, w Kobiecie samotnej, w Psach, w Dantonie, w Matce królów, w Dreszczach Marczewskiego. U Kolskiego głównej roli nie zagrał, ale grał bardzo ważne drugoplanowe role. I właśnie w Janciu Wodniku zagrał Stygmę, w Magneto zagrał dyrektora cyrku i zagrał również Jasminu. Mariusz Sanitering to też jeden z ulubionych aktorów Kolskiego, aktor charakterystyczny, który wystąpił już w debiucie Kolskiego, w Pogrzebie kartofla, w roli pasiasi, takiego wiejskiego głupka. Zagrał główną rolę w Pograbku, męża tytułowej Kuśtyczki. Później jeszcze w Cudownym miejscu, w Grający Stalerza, zagrał Kulawika w Historii kina w Popielawach i męża Afonii w filmie Afonia i Pszczoły. Widzowie bardzo się przyzwyczaili do tego Janciolandu Kolskiego i źle reagowali na wszelkie próby zmiany konwencji czy innego sposobu opowiadania. I takim filmem, który był szczególnie gwałtownie odrzucony zarówno przez krytykę, jak i widzów, to był film Zabić Bobra. Natomiast film został doceniony za granicą. Eryk Lubos, który gra tam główną rolę, dostał główną nagrodę w Karlowych Warach. Akcja tego filmu co prawda rozgrywa się w Popielawach, ale i również nawiązuje do biografii reżysera, ale to są Popielawy współczesne i właściwie zupełnie odarte z tej magii charakterystycznej dla filmów Kolskiego. A wątki biograficzne też są aktualne, to już nie jest sięganie do tej historii rodzinnej. No i nie tego widzowie oczekiwali. Kolski kiedyś powiedział: nie poddaję się oczekiwaniom widzów. Tym, co kontroluje moją pracę, jest wewnętrzne przekonanie o słuszności, uczciwości i serdeczności tego, co robię. Jeśli to zrymuje się z oczekiwaniami widzów, proszę uprzejmie. Jeśli się nie zrymuje, przepraszam. Na zapotrzebowanie społeczne niech odpowiadają moi zdolniejsi koledzy. W każdym filmie zabiegam, aby odkrywać dla siebie coś nowego. Nie chcę powtarzać światów, które już wykreowałem. Nie sądzę, żebym stał w miejscu. Widzom mogę powiedzieć tyle: przyjdźcie na ten film, a zobaczycie, jak wiele się wydarzyło. To zdanie co prawda nie powiedział o chyba Zabić Bobra, jakimś innym filmie, ale do tego filmu jak najbardziej się odnosi. I w tym filmie Zabić Bobra ten pierwiastek właśnie cielesny, wulgarny, brudny, szorstki mocno się znowu ujawnia. Są może nawet bardziej niż w jego pierwszym filmie W pogrzebie kartofla. I to jest opowieść o byłym żołnierzu, który cierpi na zespół stresu traumatycznego
I wyjeżdża właśnie na wieś do swoich rodzinnych Popielaw, żeby się wyciszyć, odzyskać równowagę, ale tam przygotowuje się do jakiejś nowej akcji tajemniczej. I okazuje się, że do jego domu przychodzi pewna nastolatka, że kręci się tam po podwórku i urządziła sobie tam pokój w jego domu. I ta nastolatka zachowuje się dosyć nietypowo. Ona go od razu uwodzi, rozbiera się i prowokuje go do seksu. I ta scena erotyczna między tym 40-paroletnim Lubosem a nastolatką są nawet jak na dzisiejsze czasy dosyć ostre, w każdym razie nagrane z całą właśnie fizjologiczną szczegółowością. I bohater początkowo tą nastolatkę ignoruje, odgania, ale ona uparcie wraca i ta ich relacja zaczyna się robić coraz bardziej czuła i coraz bardziej zaczyna przypominać miłość. I w którymś momencie dziewczyna zwierza mu się, że jest wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca. I w tym samym roku, w którym nakręcił to Zabić Bobra, Kolski opublikował książkę, swoją powieść Egzamin z oddychania. Jest to powieść autobiograficzna, wręcz ekshibicjonistyczna, która opisuje ze szczegółami romans Kolskiego z jego aktualną żoną, młodszą od niego o ponad 30 lat, dla której po 25 latach zostawił Grażynę Płęcką-Kolską. I choć te imiona są zmienione, tam głównym bohaterem jest Sandow, to Kolski nie ukrywa, że ten Sandow to prawie on, a jego młoda kochanka Muszelka to jest prawie Aleksandra Michal, właśnie aktualna żona. I w tej książce również jest bardzo mocno rozbudowany wątek wykorzystywania seksualnego Muszelki przez jej ojca w dzieciństwie. I Kolski analizuje, jak ta trauma wpłynęła na jej życie, na jej wybory, na jej osobowość i psychikę. W 2014 roku w wypadku samochodowym zginęła 23-letnia córka Jana Jakuba Kolskiego i Grażyny Błęckiej-Kolskiej, Zuzanna. Kolski bardzo, bardzo mocno to przeżył, co również znalazło odzwierciedlenie w jego filmach. I o tym bólu, o żałobie po stracie córki opowiedział w filmie Las czwarta rano. Główną rolę w tym filmie zagrał Krzysztof Majchrzak, który tylko i wyłącznie z uwagi na wieloletnią przyjaźń z Kolskim zdecydował się po 10 latach wrócić do aktorstwa, które porzucił definitywnie właśnie 10 lat wcześniej. I jest to opowieść o człowieku, który był królem życia, który pracował w korporacji, żył szybko, imprezował i tak dalej. I nagle postanawia jednego dnia wynieść się do lasu, zamieszkuje w takiej ziemiance, w takim szałasie właściwie. Tam śpi prosto na ziemi i staje się po prostu takim pustelnikiem, samotnikiem, gdzie coś tam, do niego jakieś tam życie dociera i on powoli się z tego otrząsa. Natomiast rzeczywiście ta rola Majchrzaka w tym filmie jest przejmująca, bardzo wyrazista, a jego smutek przepastny. I do tematu śmierci dorosłego dziecka powrócił w swoim kolejnym, aktualnie na ten moment ostatnim filmie, czyli Ułaskawieniu, o którym już wspomniałam. I to jest właśnie powrót do tej historii rodzinnej, o której zaczął opowiadać w Pogrzebie Kartofla. Czyli zamordowania czy śmierci syna Akowca, który był partyzantem, i historię jego pogrzebu. On był wielokrotnie ekshumowany, nie mógł jakby po śmierci też zasnąć w spokoju. I film jest takim filmem drogim. Oni z pewnych względów musieli bardzo daleko z tym jego ciałem przejechać, przewędrować pół Polski. I w tym filmie po latach przerwy wystąpiła żona Grażyna Płęcka-Kolska.